dusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. Za podkomorzem szereg w pary się gromadzi, dano hasło, zaczęto taniec, on prowadzi. Nad murawą czerwone połyskają buty, bije blask z karabeli, świeci się pas suty. A on stąpa powoli, niby od niechcenia, ale z każdego kroku, z każdego ruszenia można tancerza czucia i myśli wyczytać. Oto stanął, jak gdyby chciał z fundamentem pytać. Pochyla ku niej głowę, chce szepnąć do ucha. Dama głowę odwraca, wstydzi się, nie słucha. On zdjął konfederatkę, kłania się pokornie. Dama raczyła spojrzeć, lecz milczy upornie. On krok zwalnia, oczyma jej spojrzenia śledzi i zaśmiał się na koniec, racji odpowiedzi. Stąpa prędzej, pogląda na rywalów z góry i swą konfederatkę z czapinami pióry to na czole zawiesza, to nad czołem wstrząsa. Aż włożył ją na bakier i pokręcił wąsa. Idzie. Wszyscy zazdroszczą, biegą w jego ślady. On by rad ze swą damą wymknąć się z gromady. Czasem staje na miejscu, rękę grzecznie wznosi i żeby mimo przeszli, pokornie ich prosi. Czasem zamyśla zręcznie na bok się uchylić, odmienia drogę, rad by towarzyszów zmylić. Lecz go szybkimi kroki ścigają natręty i zewsząd odwijają tanecznymi skręty, więc gniewa się. Prawicę na rękojeść składa, jakby rzekł, nie dbam o was, zazdrośnikom biada. Zwraca się z domu w czole, z wyzwaniem w oku, prosto w tłum. Tłum tancerz nie śmie dostać w progu. Ustępują mu drogi i zmieniwszy szyki, puszczają się znów za nim.
serdecznie na naszej studniówce, tak jak nakazuje nasza tradycja. Uczniowie klas ostatnich, maturalnych, młodzież, która wchodzi w dorosłe życie, zaprosiła na ten wyjątkowy wieczór, na tą wyjątkową noc osoby bliskie, osoby znajome, osoby życzliwe. Serdecznie witam księdza dziekana Zygmunta Żółkiewskiego. Witam serdecznie pana Jerzego Zawadzkiego z małżonką, sekretarza powiatu zamojskiego. Witam państwa profesorów, księdza katechetę Tomasza. Witam rodziców, którzy ten bal, przede wszystkim rodzice, przygotowali ten bal i dzięki temu dużemu wysiłkowi możemy się dzisiaj tutaj spotkać i dobrze, mam nadzieję, bawić. I witam tych najważniejszych, witam maturzystów, witam naszych uczniów ostatnich klas i osoby, które zaprosiliście, żeby razem z wami ten wieczór spędzić. W 60-letniej historii tej szkoły to 55. studniówka. Ale dla was, droga młodzieży, to pierwsza, wyjątkowa i jedyna. Bal, który zaczyna się inaczej niż wszystkie inne. Bal, który spędza się w wyjątkowym gronie osób. Trochę bliskich, trochę obcych, ale zawsze życzliwych. Bal niepowtarzalny i bal z taką nutką refleksji, bo to jest studniówka. Co prawda nie zostało już 100 dni do matury, ale bal przed maturą. Refleksja dlatego, że na pewno już nie raz mieliście do czynienia z takimi problemami, jak osoby dorosłe mają, musieliście różne rzeczy rozwiązywać, ale ten dzisiejszy wieczór, oprócz tego, że przyniesie nam wiele radości, to jest takim również punktem, takim wyznacznikiem, że coś się skończyło takiego beztroskiego, a zaczyna się odpowiedzialne życie. I to nawet da się termin wyznaczyć, kiedy ta odpowiedzialność się zacznie. Ale to będzie dopiero za kilkadziesiąt dni. Dzisiaj ta radość młodzieży niech się przeniesie na nas wszystkich. Niech ten wieczór i ta noc będą rzeczywiście wyjątkowe. Życzę wszystkim państwu miłej zabawy, dobrych wrażeń i dobrych wspomnień na długi czas. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór panią. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Na dzisiejszym balu maturalnym serdecznie witamy pana dyrektora Jana Nowaka. Grono pedagogiczne. Szanownych gości. Rodziców. Oraz was, koleżanki i koledzy. Dzisiejsza uroczystość ma wyjątkowy charakter. Bal zwany studniówką przypomina nam o zbliżającym się, bardzo ważnym dla nas, egzaminie dojrzałości. 100 dni to krótki czas. Wiemy, że musimy go wykorzystać jak najlepiej, aby owocem naszej pracy był dobrze zdany egzamin i właściwie wybrana droga życiowa. Dzisiejszy wieczór to także czas wspomnień i refleksji nad przyszłością oraz pytań o przyszłość. Ta noc przypomina nam o tym, że za przysłowiowe 100 dni czeka nas trudny i ważny egzamin, jakim jest matura. Zapewne przechodzić będziemy jeszcze wiele trudnych prób, ale ta pierwsza na długo pozostanie w naszej pamięci. Przecież nie dowód osobisty, ale świadectwo maturalne wielu z nas utożsamia z przepustką do dojrzałego, samodzielnego życia, które nie zawsze czyni nam podarki, a jeśli coś uda nam się otrzymać za darmo, nie jest to trwałe.
Jedyną, trwałą, stałą wartością jest to, co zdobędziemy ciężką pracą. W liceum spędziliśmy 3 lata. Tu odkrywaliśmy tajniki wiedzy, tu znaleźliśmy przyjaciół. Przeżywaliśmy radość odniesionych sukcesów i gorycz porażek. W dzisiejszym uroczystym dniu pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomagali nam zdobywać wiedzę, troszczyli się o nasz rozwój duchowy, a w trudnych chwilach nieśli pomoc i okazywali zrozumienie. Dziękujemy za to, że dziś możemy się razem bawić i z nadzieją patrzeć w przyszłość. Serdeczne podziękowania składamy panu dyrektorowi Janowi Nowakowi za wiarę w nas i nasze możliwości, zachęcanie do nauki, pielęgnowanie szkolnych tradycji i tworzenie atmosfery życzliwości. Dziś za to panu dziękujemy. Pragniemy złożyć ukłon w stronę naszego wychowawcy, pana Mirosława Kuduka. Panie profesorze, dziś dziękujemy za to, że nigdy nie tracił pan sił, by przemawiać nam do rozsądku, który w młodzieńczym życiu czasami ginie. Przyznajemy, nieraz byliśmy jednością niesforną. Dlatego dziś przepraszamy za wszystkie błędy i dziękujemy za wyrozumiałość. Nasze szkoły życzymy. Naszej szkolnej rzeczywistości, w trudach pracy i radościach sukcesów towarzyszyliście nam zawsze, drodzy nauczyciele. Doceniamy trud, jaki włożyliście w nasze nauczanie i wychowanie. Pragniemy podziękować za przekazaną wiedzę, za wyrozumiałość i cierpliwość. Za dbanie o to, abyśmy dobrze przygotowali się do egzaminu maturalnego i odważnie podejmowali kolejne decyzje. Jednocześnie szczerze przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia z naszej strony oraz kłopoty, których nieraz państwu przysporzyliśmy. Serdecznie dziękujemy naszym księżom za to, że troszczyli się o nasz rozwój duchowy i moralny, kształtowali nasze charaktery i serca. Wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę pracowników administracji i obsługi. Bez państwa pracy nie wyobrażamy sobie sprawnego funkcjonowania naszej szkoły. Serdeczne podziękowania kierujemy także pod adresem władz powiatowych za wspieranie szkoły i okazaną pomoc. Kochani rodzice, przyjmijcie serdeczne słowa wdzięczności. Dziękujemy wam za okazane serce, zaufanie i troskę, za to, że stanowicie dla nas wzór osobowy. A w trudnych chwilach zawsze jesteście z nami. Niech dzisiejszy wieczór przyniesie wszystkim wiele radości i na długo pozostawi miłe wspomnienia. Życzymy wszystkim szampańskie zabawy. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele, szanowni księża, kochana młodzieży, mili goście. W imieniu rodziców mamy zaszczyt powitać wszystkich na szczególnej uroczystości, jaką jest dla nas i naszych dzieci studniówka. Spotykamy się na balu, którego nazwa przypomina, że za 100 dni matura i szybkimi krokami zbliża się czas pożegnania ze szkołą. Już niedługo nasze dzieci, a wasi uczniowie otrzymają świadectwa dojrzałości i będą podejmowali ważne życiowe decyzje dotyczące przyszłości. W związku z tym, dziś korzystając z okazji, pragniemy serdecznie podziękować panu dyrektorowi, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud, który włożyliście w kształtowanie charakterów tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek. Dziękujemy także panu wychowawcy za opiekę nad klasą, cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do naszych dzieci. W życiu tak jest, że coś się zaczyna i coś się kończy, ale zanim nasze dzieci zakończą naukę w liceum, to dzisiejszej nocy czeka je ten wyjątkowy, studiówkowy bal.
Wszyscy wiemy, że stugówka to tradycja wpisana w kalendarz każdego licealisty. To impreza, na którą uczniowie czekają od początku liceum i którą na pewno będą miło wspominać przez całe życie. Dlatego też chcemy serdecznie podziękować panu dyrektorowi, nauczycielom i wychowawcy za pomoc w organizacji tej imprezy. Na koniec życzymy wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Dziękuję. Dlatego może też trzeba powiedzieć, że wspominamy go nie tylko z racji, że to blisko Lublin, ale także patrząc na jego wielkość jako człowieka, jako biskupa, jako po prostu tego, który przejmował obowiązki i chciał społecznościom takim i innym różnych kultur przekazać
właśnie Chrystusa. Te wypowiedzi, które gdzieś tam ostatnio słyszeliśmy, one właśnie też z Jego ust świadczyły o tym, że bez względu na wartości, które ktoś wyznawał, bez względu na to, kim był, czy należał do wiary katolickiej, czy do innej, to właśnie arcybiskup świętej pamięci jakoś miał głęboką ufność. Tak z tych wypowiedzi wynikało właśnie, że wszyscy przez Chrystusa jakoś jesteśmy prowadzeni i umacniani w tej drodze wiary, w drodze po prostu życia. Żebyście kończąc szkołę mieli świadomość tego, że jesteście powołani do wielkich spraw, do spraw właśnie takich Bożych spraw, do wzrastania w świętości, w łasce Bożej, byście byli świadkami dla nas, starszych. Tego też oczekujemy od was. Chcemy być dla was wzorcami, ale jednocześnie chcemy na was patrzeć z takim podziwem, z taką myślą dumy, że właśnie tak pięknie, tak wspaniale chcecie przeżywać swoje życie, które rozpoczynacie właśnie, można tak powiedzieć, rozpoczynacie. Dlatego na koniec tych moich słów, może zbyt długich troszeczkę, pomodlimy się najpierw w waszej intencji, byście właśnie wzrastali w tej Bożej łasce, byśmy wspólnie dojrzewali i do świętości, i do tego kierunku takiego prawdziwego życia w społeczności, dawania siebie, służby dla innych. Wołajmy więc, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielna, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na to, co będzie się działo na maturze i dalej. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Radosnego Balu. Niewiele tu już się da dodać po księdzu dziekanie, ale chciałbym przede wszystkim podziękować panu dyrektorowi Nowakowi za wysiłek i trud poświęcony młodzieży, przede wszystkim tej młodzieży maturalnej, podziękować nauczycielom i wychowawcom, księżom za pracę, za wysiłek, za troski, jakie nieśliście, pokładaliście w tej młodzieży. No, podziękować rodzicom także, że wychowali takich, jak się patrzy, i młodzieńców, i dziewczyny. No, nie trzeba jechać do Zamościa, ale tutaj też są ładne, na wygląd przynajmniej. Myślę, że w środku też mądre i bogate duchowo, także szkoła w Grabowcu, liceum w Grabowieckie, nieduże, małe, ma to swoje zalety i troski. Troski, powiedzmy, to zostawiamy panu dyrektorowi i nam, a zalety kierowane są do młodzieży przede wszystkim. Jest czas na naukę, na dojrzenie, do patrzenia. Nauczyciele też mogą więcej czasu poświęcić. To jest zaleta. Myślę, że warto to wykorzystać. Na pewno też skorzystaliście z tego i w przyszłości zaowocuje to. Zajmiecie na pewno jakieś ważne stanowiska, ciekawą pracę dostaniecie. Przede wszystkim czeka was jeszcze pewnie nauka. Życzę wam przede wszystkim sukcesów na maturze, by wszyscy zdali, by ta wiedza była przydatna i dalej wykorzystana na studiach, czy gdziekolwiek kto się tam znajdzie, w innym miejscu. Zapewne wędrujecie dalej do Zamościa, do Lublina, do Warszawy, a może jeszcze poza granicę naszego kraju. Zawsze pamiętajcie o szkole w Grabowcu, o liceum, o swoich wychowawcach.
nauczyciela, dyrektorze. Wracajcie tutaj, jak nie fizycznie, to myślami. Pamiętajcie o nich. Wierzcie, że zawsze mile się wraca do swojej szkoły, do swojego tego pierwszego balu. Będziecie go pamiętali do końca życia, tak jak ja pamiętam. Życzę przede wszystkim młodzieży, nauczycielom, wszystkim tutaj na obecnym, wszystkiego najlepszego. W imieniu starosty zamojskiego, Henryka Mateja, swoim własnym, wszystkiego najlepszego. Właśnie, to się działo. Teraz już mała, jak
A do czego mają się nie Thank you.
Bardzo proszę. Thank you.
Thank you.
Powiem Ci świetnie. Imprez, który zdaje fajnie. Dziękuję. My również bawimy się bardzo dobrze. No i nic jeszcze mogę Panu wyjść, Panie kamerzysta. Jest cudownie. Jest cudownie. Bosko jest. O, rozkosznie. Ewa jest super. Bawimy się świetnie. Tak o. I prawda jest bardzo świetna, bardzo dobrze się bawimy. No i jest super.